koperta. To jest koperta tutaj. W tym przypadku jest to stal. Stal zazwyczaj, z której jest robione, są koperty zegarków, to jest 316L. Bywają koperty tytanowe, tak jak na przykład w tym przypadku. Tu jest koperta tytanowa, zrobiona z tytanu. Co cechuje, że są lżejsze te koperty. Możecie się jeszcze spotkać z takimi określeniami, skrótami, jak właśnie PVD i DLC. Różnica jest w tym, że PVD to jest taka powłoka, którą się pokrywa koperty i bransolety czasami, która po prostu ma zmienić kolor, a powłoka DLC jest taką mocniejszą powłoką zmieniającą kolor, która jeszcze dodaje troszeczkę, można powiedzieć, ochrony zegarkowi. Uszy. To są uszy. Tutaj, na przykład w tym zegarku, to są uszy. Koperta jest tak zrobiona, żeby wystawały tutaj uszy, gdzie się montuje właśnie bransoletę albo pasek. Koronka. Tak, to jest koronka. To jest druga koronka. Tutaj w tym przypadku pełni ona funkcję właśnie zwalniacza tego bezela, ale trzeba pamiętać, że to jest koronka. Tak, koronki bywają zakręcane w przypadkach właśnie, kiedy zegarek ma trochę większą wodoszczelność, to koronka jest zakręcana. Dekiel. Dekiel w zegarku to jest właśnie to. Może być transparentny, czyli przezroczysty, gdzie widzimy mechanizm. Może być też pełny, tak jak na przykład w tym przypadku. Tak, tu mamy dekiel pełny. Dekle są zakręcane, tak jak na przykład tu jest dekiel zakręcany, czyli całość jest zakręcana. Są jeszcze dekle, na przykład tak jak tutaj mamy, o, w tym przypadku mamy dekiel przykręcone na śrubę. Szkło w tym przypadku tutaj jest szafirowe, jest wypukłe i jest pokryte antyrefleksem. Antyrefleks powoduje, że mimo świecącego światła można zobaczyć, przeczytać godzinę. W tym przypadku mamy szkło szafirowe. Tu mamy szkło mineralne, czyli Znaczy, szkło mineralne to jest takie po prostu wzmocnione odrobinę szkło. Seiko robi swoje szkło mineralne i nazywa je Hardlex. I tutaj mamy Hardlex. Mamy jeszcze szkła plastikowe, tak jak na przykład tutaj jest to właśnie szkło plastikowe, które, no, bywa plastik, bywa akryl. Ogólnie mówi się na nie wtedy hesalitowe. Mechanizm. Mechanizm i słowo werk. Możecie często się spotkać ze słowem werk, który określa właśnie mechanizm po prostu. Ktoś się może zapytać, a jaki tam w środku tyka werk? Tak, tutaj mamy mechanizm o naciągu automatycznym, czyli wachnik naciąga ten mechanizm, znaczy w sensie nakręca ten, nie nakręca, tylko powoduje, że dzięki ruchowi tego wachnika jest naciągana sprężyna, która z czasem uwalnia energię i dzięki temu ten zegarek może pracować. Tutaj werkiem jest werk kwarcowy, czyli mamy bateryjkę. Tak, czyli to jest zegarek kwarcowy. Są jeszcze mechanizmy o naciągu ręcznym, że po prostu wyciągamy koronkę, odkręcamy koronkę, załóżmy, jeśli to jest zegarek na z zakręcaną koronką, i nakręcamy teraz mechanizm. Ten mechanizm, który tu jest, jest o naciągu automatycznym, ale ma możliwość ręcznego dokręcenia, także widzicie, że teraz dokręcając koronką, to jest koronka, ruszyliśmy, nakręciliśmy wystarczająco tą sprężynę, żeby ona mogła zacząć oddawać swoją energię i mechanizm ruszył. Teleskopy. Tak jak tutaj zobaczymy na tym wostoku amfibii, to są teleskopy. To są takie, można powiedzieć, rurki ze sprężynkami, które po obu stronach mają takie wypustki, które się chowają. I w uszach, tutaj w uszach są dziury po to, żeby teleskop mógł wejść. I przez ten teleskop przechodzi na przykład taki pasek. Paski. Są różne paski.
Na przykład taki pasek, który jest pleciony i który nie ma tutaj żadnych dziur, ale można przeciągnąć, o, tutaj ten język przez ten pasek, to się nazywa perlon, to są paski perlon. Ten pasek, który tutaj mamy, to jest pasek NATO. Widzicie, on tutaj ma takie, o, takie coś. On tu przechodzi przez ten, przez uszy zegarka, przez teleskop, wychodzi z drugiej strony. Oczywiście tutaj powinniśmy mieć dekiel założony, ale ja nie mam. Zaraz go założę. O. I w ten oto sposób mamy założony pasek NATO. Bardzo podobny do paska NATO jest jeszcze pasek Zulu. Są jeszcze paski Rally na przykład, które wyglądają tak, posiadają dziurki. Są paski gumy, czy też silikony, to jest na przykład guma od Seiko. Tej gumy nie polecam, także jak gdzieś usłyszycie też słowo portki, tak, no to dla zegarków portki to są właśnie paski. Bransolety. Bransolety, jeśli chodzi o bransolety, to ważne moim zdaniem, żeby to są ostatnie ogniwa, te, które są między uszami w zegarku, żeby one były pełne. Jak są pełne, w sensie, że to jest kawałek metalu, a nie blaszka, to wtedy zegarek z czasem nie wydaje takich zbędnych dźwięków, takich brzęczących, tylko ładnie się nosi i nie ma pracy bransolety między uszami. To są ogniwa bransolety, to na przykład, o, i też ogniwa powinny być pełne. Bywają na przykład w odrobinę tańszych zegarkach ogniwa, które są właśnie, składają się ze zwiniętej blachy i w środku posiadają te piny do wypychania. I taka bransoleta po prostu jest głośniejsza. Tak jak w tym przypadku, czy tak jak w tym. Bransolety, które posiadają pełne ogniwa i końcowe, i te tu środkowe, no są cichsze i są, można powiedzieć, lepszej jakości wtedy. To jest bransoleta na piny, a to jest bransoleta na śruby. Tak wygląda. W ten sposób można skracać bransoletę, odkręcając śruby, a w tym wypychając piny. Są jeszcze bransolety, które się nazywają mesze. Ogólnie rzecz ujmując, są to, teraz pokażę, są to bransolety, które wyglądają trochę jak taka siatka, tak. Nos. Można znaleźć nieraz zegarek gdzieś na sprzedaży, na jakiejś aukcji z informacją, gdzie tam jest napisane NOS. I co oznacza nos? Nos w skrócie oznacza, znaczy w rozwinięciu nos oznacza New Old Stock. New Old Stock, czyli nowy, to jest nowy zegarek, ale nigdy nie był używany, tylko po prostu leżał gdzieś na jakimś zapleczu i po prostu, no to jest stary, nowy zegarek nieużywany. Ref. Ref to jest, ludzie się pytają, jeśli ktoś wrzuca zdjęcie zegarka i komuś się podoba ten zegarek, ale no nigdzie nie ma napisane wokół tego zdjęcia, jaki to model. Wtedy można poprosić o numer referencyjny, czyli o ref tego zegarka i po tym refie można odnaleźć zegarek. Słowo retrograde. Retrograde to jest na przykład, załóżmy, że mamy sobie zegarek Seiko, który tutaj ma datę miesiąca i datę tygodnia i one są w okienku daty. Ale, a retrograde to by było na przykład, tu by było napisane poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i do tego byłaby osobna wskazówka, która by wskazywała poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i to wtedy jest retrograde. Kaboszon. Nie spotyka się go dosyć często, ale można tym zabłysnąć. Jest to dosyć ciekawe słowo, ponieważ kaboszon jest to kamień, który osadza się na końcu koronki. Tak jak weźmiemy sobie tutaj naszą, o, moją eternę. I tutaj widzicie, na końcu mojej eterny znajduje się taki wylany silikon, można powiedzieć. To jest, o, tak to wygląda. Gdyby tu był kamień spiłowany,
przyklejony do koronki i tutaj taki obły, to on by się nazywał kaboszon. In-house. Najlepszym przykładem zegarków in-house'owych, z mechanizmami in-house'owymi są Seiko. Otóż zegarki firma Seiko jako jedyna na całym świecie w pełni in-house'owo robi swoje zegarki. Zarówno szkło, jak i mechanizm, jak i składowe mechanizmu, to wszystko jest u nich robione, czyli to są zegarki in-house'owe. Spa. Jeśli ktoś mówi, że oddaje zegarek do spa, czyli oddaje go na czyszczenie, polerowanie i przynajmniej temu na przykład przydałoby się czyszczenie, ponieważ tu się trochę brudku zebrało. Również spa może tyczyć się mechanizmu, że mechanizm idzie na smarowanie na przykład. Bezel. Co to jest bezel? Bezel albo luneta. W przypadku nurków i różnych takich zegarków, o, to jest bezel. Tak, unidirectional bezel, czyli to jest na przykład bezel, który się kręci tylko w jedną stronę. W naszym, zamknę go trochę, w naszym Wostoku bezel kręci się w obydwie strony. Także i to jest właśnie bezel. No i luneta. Jest albo bezel, albo luneta w takich zegarkach, gdzie to jest ten bezel jest ruchomy, czyli coś takiego jak to. To mówimy na to bezel. A na przykład w takim zegarku, przy takim Casio, to luneta to jest właśnie to, co tutaj trzyma okala nasze szkiełko.